Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj pokażę Wam prosty przepis na pieczywo z patelni, które świetnie sprawdzi się jako opakowanie do kebabów, gyrosów czy nawet zwykłych kanapek. Przygotujemy puszyste greckie pity. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszych chlebków pita rozpoczynam od prostego zaczynu. Do dzbanka wlewam 80 ml letniej wody i 160 ml letniego mleka. Do płynów dodaję łyżeczkę cukru i 2 łyżeczki suchych drożdży. Zawartość dzbanka mieszam do rozpuszczenia cukru i drożdży w płynie. Tak przygotowany zaczyn odstawiam na około 5-10 minut do aktywacji drożdży. W tym czasie zajmuję się składnikami suchymi. Do miski, w której jest 320 g mąki chlebowej, dodaję łyżeczkę soli i łyżeczkę tymianku. Używam tutaj suszonego, ale jeśli macie pod ręką świeży, to go użyjcie. Efekt końcowy będzie jeszcze lepszy. Zawartość miski krótko mieszam do równego rozprowadzenia przypraw w mące. Po wymieszaniu składników robię na środku niewielkie zagłębienie, w które wlewam zaczyn i 2 łyżki oliwy z oliwek. Ciasto mieszam za pomocą drewnianej łyżki do całkowitego połączenia składników. Postarajcie się, żeby w trakcie mieszania zeskrobać całą mąkę ze ścianek miski. Ciasto na tym etapie powinno być bardzo mokre i klejące. Kiedy już cała mąka zostanie wchłonięta przez płyn, zawartość miski przekładam na solidnie podsypany mąką blat i zaczynam wyrabiać dłońmi do uzyskania gładkiego, już tylko lekko klejącego się ciasta. Na początku będzie ono bardzo przywierać, ale z czasem powinno zacząć nabierać struktury. Jeśli czujecie, że potrzeba więcej mąki, delikatnie jej podsypcie, ale uważajcie, żeby nie przesadzić. Zbyt duża ilość mąki sprawi, że gotowe pity będą twarde. Cały proces wyrabiania powinien zająć około 10 minut. Odpowiednio wyrobione ciasto na pity formuję w kulę i przekładam do lekko naoliwionej czystej miski. Obracam nim kilka razy po to, żeby pokryć oliwą powierzchnię ciasta, dzięki czemu nie będzie wysychać w trakcie wyrastania. Miskę zakrywam szczelnie folią spożywczą i odstawiam na około 40 minut. Ciasto powinno w tym czasie podwoić swoją objętość. Ciasto już wyrosło, możemy formować nasze pieczywo. Na blat wylewam około 1 łyżki oliwy z oliwek i rozprowadzam ją dłonią po sporej powierzchni. Przy okazji też natłuszczam delikatnie dłonie. Na naoliwioną powierzchnię wykładam wyrośnięte ciasto i delikatnie formuję je w prostokąt o długości mniej więcej 20 cm. Tak przygotowane ciasto dzielę na 6 najlepiej równych części, ale różnica kilku gramów nie będzie stanowić żadnej tragedii. Każdy kawałek ciasta formuję w kulę, trochę tak jak przy formowaniu kulki mozzarelli. Wierzch odpowiednio przygotowanego ciasta powinien pozostawać gładki i nie rozdzierać się w żaden sposób. Każdą kulkę ciasta delikatnie rozgniatam dłońmi i wałkuję za pomocą natłuszczonego wałka do osiągnięcia placka o średnicy mniej więcej 20 cm. Najlepiej byłoby, gdyby placuszki były idealnie okrągłe, ale to w końcu produkcja domowa. Najważniejsze, żeby było pysznie. Polecam pracować z jednym kawałkiem ciasta naraz. Reszta, jako że jest delikatnie naoliwiona, może pozostać na blacie bez przykrycia. Odpowiednio rozwałkowane ciasto przekładam na rozgrzaną i delikatnie natłuszczoną patelnię z nieprzewierającą powłoką. U mnie w tej roli występuje żeliwny rondel. Pity wypiekam po około 1,5 minuty z każdej strony, sprawdzając co jakiś czas, czy za bardzo się nie spiekają. Jeśli będą za szybko łapać kolor, obróćcie je w tym czasie po kilka razy. Ważne jest tylko, żeby za bardzo ich nie wysuszyć. Gotowe pity ściągam z patelni i trzymam pod przykryciem do czasu przygotowania wszystkich placków. Proste, prawda? Około godzina pracy i można poczuć się jak na wakacjach w Grecji. Nasze puszyste pity są gotowe do podania. Można się częstować. Prawda, że to było szybkie i proste? Próbujemy.
bije na głowę absolutnie wszystko, co można kupić w sklepie. Pita jest puszysta i niesamowicie elastyczna. Czuć w niej aromat tymianku, który byłby jeszcze lepszy, gdybyśmy użyli świeżego. Jedyne, czego tu brakuje, to jakieś solidne wypełnienie. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!